Cześć kochani, dziś pokażę Wam, jak wygląda teraz taki mój typowy dzień podczas trwającej kwarantanny, bo to nie są wakacje ani ferie, dlatego dbam o to, aby się nie rozleniwiać. Codziennie wstaję dość wcześnie, nie wyleguję się długo w łóżku, tylko od razu wstaję i je ścielę. To również sprawia, że od razu mam taką kontrolę nad wszystkim w ciągu dnia. Nie wiem, jak to opisać, dajcie znać, czy macie podobnie, czy macie to gdzieś. Postanowiłam też sobie trochę urozmaicić śniadania i nie jeść codziennie tylko owsianki, ale tak jak na przykład tutaj kanapki z masłem orzechowym i bananem. Do tego oczywiście mój napar wzmacniający odporność z cytryną i imbirem. Piję go codziennie i mega Wam polecam. Oraz suplementy i witaminki, bo teraz jest to szczególnie ważne, aby zadbać o swoje zdrowie. Poranek i śniadanie to jest mój ulubiony moment w ciągu dnia. Zazwyczaj wtedy też przeglądam Instagrama i jakieś pozytywne rzeczy, aby się dobrze nastroić na cały dzień. Widzicie tego czarnego bananka? Trochę przejrzały, co? Ale był równie dobry. Potem robię sobie trening. Zazwyczaj chodziłam na siłownię, ale z wiadomych przyczyn już tam nie mogę chodzić. Na szczęście mam matę, a za hantelki służą mi butelki wody. Trzeba sobie jakoś radzić, prawda? Ćwiczę 3 razy w tygodniu i chyba zacznę częściej też jakąś jogę, bo teraz mam przecież dużo wolnego czasu. A jak mam dzień bez treningu, to sprzątam, ogarniam ciuchy w szafach, a trochę ich jest. Jeszcze mi została do przejrzenia garderoba i już się boję, bo coś czuję, że spędzę tam dobre kilka dni. W ogóle teraz jak siedzimy cały czas w domu, to mam wrażenie, że wokół nas jest 2 razy więcej kurzu. Nie wiem, czy Wy też tak macie, a ja po prostu nienawidzę ścierać kurzy. Po sprzątaniu i oczywiście też po powrocie do domu, jak wychodzę do sklepu czy wynoszę śmieci, zawsze myję porządnie ręce i dezynfekuję, a od tego ciągłego mycia niestety moje dłonie są teraz bardzo przesuszone i piekące, zwłaszcza tak na kostkach, dlatego co chwila muszę nakładać na nie grubą warstwę nawilżającego kremu. Ciekawa jestem, czy Wasze ręce też tak cierpią? No ale nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego myjcie ręce! Na co dzień w ogóle się nie maluję, chyba że coś nagrywam, wtedy make-up musi być. Ale powiem Wam, że pomimo tego siedzenia w domu, to warto o siebie zadbać, ładniej się ubrać, ułożyć włosy, bo wtedy po prostu lepiej się ze sobą czujemy, no i mamy więcej energii. Staram się teraz nagrywać dla Was różnorodne filmy, ale zazwyczaj nagrywałam w domu, więc pod tym względem u mnie się nic nie zmieniło. Normalnie pracuję nadal, przesiaduję tak samo dużo czasu przed komputerem i czasami w związku z tym potrzebuję przerwy. Wtedy idę na krótki spacer, gdzieś gdzie nie ma ludzi oczywiście, albo wychodzę na balkon, aby zaczerpnąć troszkę słoneczka i świeżego powietrza. Przyznam się Wam, że aktualnie spędzam 2 razy więcej czasu w kuchni, chyba jak wszyscy. Tym bardziej, że Bill również teraz pracuje z domu, więc jest cały czas gotowanko i zmywanko, ale staram się przygotowywać zdrowe jedzonko i takie, aby było na kilka dni. Pod tym względem zupy są ekstra, lekkie, pożywne i fajnie rozgrzewają. Ostatnio staliśmy się fanami pomidorówki. Lubicie? Wiadomości przeglądamy rano albo oglądamy w telewizji wieczorem i robimy to tylko raz dziennie, aby być na bieżąco z sytuacją na temat koronawirusa, natomiast nie polecam obsesyjnego śledzenia informacji dla własnego dobra psychicznego. Ogólnie wieczorami przeważnie oglądamy razem jakiś film lub serial. A jeżeli Bill ma coś swojego do roboty, wtedy robię sobie domowe spa. No musimy to przetrwać jakoś. Najważniejsze jest pozytywne nastawienie. Przesyłam Wam dużo zdrówka i mam nadzieję, że już niedługo wszyscy powrócimy do normalności. Buziaki!